Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Real World Racing. Jest to gra wyścigowa od studia Playstos. Mamy tutaj do dyspozycji ponad 50 tras oraz 80 aut podzielonych na kilka klas jakościowych. Oczywiście zaczynając od tych najwolniejszych, które wyglądają czasem może nawet śmiesznie, do tych najszybszych, które są drogie, luksusowe i świetnie wyglądają. Mamy grę podzieloną na kilka trybów: szybka gra, kariera oraz gra wieloosobowa, która w tym momencie, być może przez to, że trafiłem na złą porę, jest opustoszała. Mam nadzieję, że czasem da się trafić na jakichś graczy. W trybie kariery mamy 6 głównych części, zaczynając od licencji kierowcy, przez takie wcześniejsze fazy wyścigowe, później Sport Championship, aż dochodzimy do turnieju mistrzów. Moi drodzy, myślę, że droga, jaką tutaj będziemy musieli przejść, jest po prostu straszna, ponieważ wyzwania, które czekają nas w tej części gry, naprawdę są bardzo trudne i musimy niesamowicie precyzyjnie się do tego przyłożyć oraz za każdym razem powtarzać daną część, myślę, że kilka do kilkudziesięciu razy. Spróbujmy sobie tutaj z tym na przykład kierowaniem część druga. Moi drodzy, tutaj będę miał za zadanie przejechać pewien odcinek w mniej niż 19 sekund. Mamy dodatkowo zadanie, żeby nie przewrócić żadnego słupka wzdłuż trasy, ale przyznam szczerze, że przejechanie tego w ciągu 19 sekund i nie wywrócenie żadnego słupka naprawdę graniczy z cudem. Twórcy naprawdę wyważyli to tak nieprecyzyjnie, że niejednokrotnie musiałem powtarzać tą trasę i naprawdę było ciężko. Zobaczcie, w tym momencie miałem prawie 20 sekund. Brakuje za każdym razem sekundy. Musimy to robić niesamowicie idealnie. Damy sobie OK w tym momencie i pokażę wam jeszcze coś innego. Oczywiście za każdy taki przejazd mamy jakieś nagrody. W tym momencie auto mam narzucone z góry. Co prawda nie są to modele znanych marek, ale naprawdę wyglądają świetnie. Dodatkowo grafika w grze jest pokazana z góry z lotu ptaka, a co jeszcze bardziej podkręca atmosferę rozgrywki, to mamy tutaj niesamowicie przyjemny model jazdy. Jest on bardzo realistyczny, a tory, na których przyjdzie nam się zmierzyć, są oddane w najdrobniejszym szczególe, ponieważ są to zdjęcia wykonane z samolotu i zgrabnie zmontowane z elementami 3D. Mamy tutaj na przykład Londyn, Rzym, Berlin oraz Paryż. I na tych torach będziemy się ścigać. Wybierzmy sobie coś, co możemy w tym momencie zobaczyć. Weźmiemy sobie klasę pojazdów pierwszych i tutaj wezmę sobie to czerwone auto, Dendro Agro. Będzie ono bardzo szybkie. Dodatkowo, moi drodzy, jak widzicie, mam tutaj najniższy poziom trudności, ponieważ gra na tym średnim, standardowym jest bardzo trudna. Na początku musimy dużo czasu poświęcić na nauczenie się rozgrywki, na nauczenie się tego modelu jazdy, ale później coraz łatwiej, aż dochodzimy do takiego momentu, w którym wygrywamy. Po prostu wygrywamy za każdym razem. Ja jeszcze nie mam takich umiejętności, ale postaram się zdobyć jakieś dobre miejsce. Podczas rozgrywki jesteśmy nagradzani za różnego rodzaju drifty, drafty oraz za wyprzedzenie naszych przeciwników, za podwójne oraz potrójne wyprzedzenia, za pojedyncze również, ale to są małe kwoty. Za każdym razem później będziemy mogli sobie kupić jakieś auto w salonie i dzięki temu zwiększać naszą kolekcję. W tym momencie trochę sobie popsułem i uderzyłem w te koła, które oczywiście znajdują się na boku każdej trasy. Przecież muszą one chronić te osoby, które oglądałyby nasze poczynania na torze. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnych obserwujących wyścigi, ale to może i dobrze, ponieważ te auta są na tyle szybkie, że jeżeli uderzyłbym w kogoś, to byłaby niezła tragedia.
Jeszcze trochę mi zostało, ale już wiem w tym momencie, moi drodzy, że mówienie w jednym czasie oraz granie w Real World Racing naprawdę nie jest dobrym pomysłem. Akurat przy tej trasie jest bardzo trudno, a dodatkowo co sprawia mi jeszcze kłopoty, to to, że ten widok z góry, z lotu ptaka naprawdę bardzo szybko przemieszcza się i te ekrany naprawdę są dla mnie czasem na tyle rozmazane w takiej prędkości, że nic nie widzę. Pytanie, czy to już jest koniec? Oczywiście, że tak. I miałem przedostatnie miejsce. Wynik fatalny, ale cóż poradzić. Przejdziemy sobie jeszcze, moi drodzy, do mojego garażu. Pokażę wam, jakie mam w tym momencie auta. Tutaj mam z klasy czwartej, z piątej mam tylko dwa, ale to jest ta najgorsza klasa. Z drugiej mam tutaj jakieś bardzo ładne czerwone i niebieskie. I ponad 24 tysiące euro do mojej dyspozycji. Oczywiście mamy salon, w którym możemy sobie kupić te auta. Zobaczcie, jakie tutaj są piękne wozy w tej klasie numer 1. Naprawdę jest na czym oko zawiesić. I myślę, że właśnie największe emocje sprawia rozgrywka z tymi autami. Nie mam co prawda tak dużych kwot. Tutaj nawet jest auto za ponad 1 000 000 euro. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to odblokować. Będę musiał spędzić bardzo dużo czasu nad rozgrywką, ale myślę, że się opłaci i będę miał bardzo przyjemne wrażenia. Moi drodzy, to było Real World Racing. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Mamy tutaj bardzo realistyczny tryb rozgrywki oraz bardzo dużo tras, na których możemy się pojedynkować z naszymi wrogami. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!